Cześć kochani, włączyłam się trochę wcześniej, bo to zwykle chwilkę zabiera, zanim się połączę, zanim zobaczycie ten wideo tam na grupie. Więc poczekam spokojnie, żeby się ktoś pojawił. O, mamy Małgosię. Cześć Małgosiu. Pewnie zaraz będziemy mieć więcej osób. Daj mi proszę znać, kochana, dajcie mi znać, dziewczyny, czy mnie widzicie i czy mnie słyszycie. Dzień dobry. O, i Aga jest. Cześć, Aguś. Cześć, Beatko. Dobra, zaraz pewnie będą dołączały kolejne osoby. To ja może tak tytułem wstępu, znaczy jakby zakładam, że o, cześć Marysiu, cześć Małgosiu, i Arletka jest, i Ewa, super, 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 że mnie widać, że mnie słychać. Trochę się stresuję, jak zawsze. No, jakby wystartowałam chwilę wcześniej, zwykle tam jestem minutę później, a dzisiaj stwierdziłam, że a, kliknę i po prostu, a co mi tam. Dobra, słuchajcie, dzisiaj jakby, no, jakby wydaje mi się, że chyba się nie muszę przedstawiać, ale zrobię to, bo wiem, że do grupy dołącza sporo osób, które być może nie do końca jakby wiedzą, gdzie trafiły i w jakim celu. Cześć, siostrynko. Więc ja nazywam się Lesława Natalia Jaworowska i na obecnym etapie mojego życia zawodowego zajmuję się głównie czytaniami duszy. To jest taka fajna technika, która daje nam możliwość wglądu w plan duszy, jakby w jej zamierzenia, w to, z czym ona się zmaga, jakiego rodzaju wyzwania stoją przed nią w obecnym życiu. Oprócz tych czytań duszy robię też innego rodzaju sesje, takie można powiedzieć bardziej, nie wiem, terapeutyczne można je nazwać, albo sesje z kartami 22 iskry życia, albo sesje z kartami relacji Chaka Specano, sesje CFT, sesje wybaczania, chociaż ja się śmieję, że jestem trenerką antywybaczania, w sensie wybaczania w takim kontekście, żeby sobie poradzić z emocjami, które są w nas w wyniku tego, co nam się przydarzyło w życiu w związku z innymi osobami. Czyli ja nie namawiam ludzi, żeby jakby do takiego jakby wybaczenia komuś czegoś, tylko jakby wybaczenie rozumiem w takim kontekście, że jest to praca nad emocjami, które są w nas w wyniku jakichś wydarzeń, które nas spotkały w relacji z inną osobą, na przykład, czy też tudzież z Bogiem, Kościołem, jakimś urzędem, grupą ludzi i tak dalej. Też oczywiście tematyką samowybaczania, które tutaj wchodzi. Dobra, tak na początek będę się jeszcze witać, a potem jak już zacznę gadać, to potem już będę raz na jakiś czas tylko na czata zaglądać. Cześć Małgosiu, Marś, dzięki za komplement rzęsowy. Kto tutaj? Druga Małgosia, trzecia, nie, druga Małgosia. I mamy Olę, i Beatkę, i Sebastiana, i Alicję, i Iwonkę. I drugą Justynkę, Anię, a czy drugą Anię, Ewę. Witam Was, słuchajcie, wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja się czytaniami zajmuję od. Boże, od kiedy ja się nimi zajmuję? Zaczęłam się zastanawiać. Od grudnia 2017 roku, to znaczy jakby wtedy zaczęłam robić czytania, już tak, jakby wsadziłam je do, że tak powiem, do swojej oferty. I zaczęłam je robić różnym osobom, które się do mnie w związku z tym zaczęły zgłaszać, ale wcześniej, dużo wcześniej skończyłam kurs, na którym z tą techniką się zapoznałam. I bardzo długi czas nie robiłam, że tak powiem, czytań w cudzysłowie ludziom, znaczy robiłam jednemu ludziowi, czyli Irence, mojej przyjaciółce. Bo jakby i tylko na jej wyraźną prośbę, i zawsze się strasznie jakby skręcałam wewnętrznie, że ja nie wiem, nic nie zobaczę, albo w ogóle to będzie bez sensu i tak dalej, ale ona nie ustawała, że tak powiem,
w stawianiu mnie do tego wyzwania, więc robiła mi te czytania, robiłyśmy sobie czytania na wymianę. No ale w grudniu 2017 roku Kasia będzie wiedziała, że to o nią chodzi, o którą Kasię chodzi. Kasia powiedziała, że chce ode mnie czytanie. No i słuchajcie, napisała mi to na WhatsAppie i ja się chyba za 3 dni do niej nie odezwałam, tak? Po tym, że ona napisała, że ona chce, żebym ja jej zrobiła czytanie, bo wiedziała, że ja umiem w czytanie. Więc ja się do niej przez 3 dni nie odezwałam, aż w końcu ona napisała, słuchaj, co ty, jakby nie chcesz ze mną pracować, czy w ogóle masz ze mną jakiś problem, że ja cię o coś proszę, a ty się nie odzywasz, a ja ty napisałam, że tam się skręcając w środku, że no wiesz, jakby ja wcześniej czytanie robiłam tylko Irenie, więc jakby nie wiem, czy ja coś zobaczę i tak dalej, no ale ona na szczęście dla mnie się bardzo uparła. To czytanie wyszło super i, że tak powiem, Kasia po tej sesji powiedziała, musisz to robić po prostu, musisz to robić, musisz jakby oficjalnie mówić, że ty te czytania robisz i dać to ludziom, bo to ma ogromną wartość. No to się posłuchałam, no i tak to się, że tak powiem, rozkręciło już w takim wymiarze, znaczy od razu to poszło z grubej rury, bo po prostu jakby na te czytania zaczęło się zgłaszać coraz więcej osób, no i teraz minie drugi rok w grudniu, znaczy w tej chwili jest 1,5 roku, no i ja tych czytań zrobiłam już, można już liczyć w setkach. Ale w zeszłym roku zadziało się coś takiego, że przewodnicy, że tak powiem, jak ja się śmieję, odpalili mi taki skill, że ja w tych czytaniach, oprócz jakby, bo wcześniej widziałam tak jakby główne jakby rzeczy z tego życia, tak jakby jakie jest wyzwanie na to życie, jakie są obciążenia jakieś rodowe z tego życia, czy tam na linii tak jakby tego życia mi się to pokazywało. Natomiast wakacje zeszłego roku przewodnicy doszli do wniosku, że już wyrobiłam taką ilość czytań, że można mi odpalić kolejny, że tak powiem, level umiejętności. I bez obcyndalania się zaczęli mi pokazywać jakby przyczyny problemów, z którymi zmagamy się tutaj, jakby ich przyczyny jakby w takim dużo szerszym kontekście, czyli poprzednich wcieleń. Jakby to też jakby trzeba, znaczy jakby poprzednich, wiecie, jakby czas nie istnieje, tak? Jakby czas istnieje na Ziemi, my sobie bardzo rozdzielamy na to, co się działo w przeszłości, w teraźniejszości, co będzie w przyszłości. Natomiast czas jest, ja zawsze mówię, że czas jest ziemskim wynalazkiem i tak naprawdę wszystko dzieje się w jednym momencie, więc my oczywiście używamy takiego sformułowania poprzednie wcielenie, kolejne przyszłe moje wcielenia, ale de facto jakby to wynika jakby ze sposobów, w jaki my funkcjonujemy na poziomie umysłu, że my sobie to wszystko rozdzielamy. Natomiast jakby te rzeczy dzieją się równolegle, tak? Równolegle się dzieją i równolegle na siebie wpływają. Natomiast są takie sytuacje, kiedy wpływają jakby w taki destrukcyjny sposób. Ja zaraz będę o tym mówiła. To, co było dla mnie takim jakby jednym z takich moich pierwszych wniosków, takim, w sumie nie powinno mnie to zaskakiwać, niemniej jednak jakoś mnie to zaskoczyło, to był taki wniosek, do którego ja doszłam, ponieważ ja się jakby wyspecjalizowałam w swoim życiu w temacie emocji. Tak naprawdę jakby każda metoda, na którą trafiałam, czy jakby zaczęłam na większość rzeczy patrzeć przez pryzmat jakby tego, co się z nami dzieje emocjonalnie, z czym my się zmagamy, jakie emocje za tym stoją, bo tak jakby dotarło do mnie, że jeżeli uporządkujemy swoje emocje, to tak jakby za tym w naturalny sposób idzie zmiana naszego sposobu myślenia czy działania. Natomiast jakby mój wniosek z czytań taki się wykluł, że jakby emocje to jest to, co łączy duszę, można powiedzieć, świat ludzki i duchowy. To jest tak naprawdę, jakby emocje są tym czynnikiem, można powiedzieć, tym punktem stycznym, więc jakby tak naprawdę jakby to, czy my powinniśmy się jakby w życiu ludzkim, na czym się powinniśmy skupić, nad czym powinniśmy pracować, czy jakby czego powinniśmy dotykać, co powinno być dla nas, że tak powiem, obowiązkowe, interesujące, jakby temat, który powinniśmy dla siebie samych zgłębiać, w ogóle edukować się w tym temacie, no to jest właśnie temat emocji. I to jest też to, co ja, to jest też taki element bardzo mocno edukacyjny, który ja robię. Pozdrawiam tutaj osoby, które były u mnie na sesjach i zetknęły się z moim
fetyszem, tak można to wręcz tak nazwać, że ja nieustannie pytam osoby, które są u mnie na sesjach, jak się dzielą emocje, ile ich jest, która do czego służy, a co ty teraz czujesz, a jak to się nazywa. Popełniłam też taką w którymś momencie tabelkę, w której rozpisałam, jakie są podstawowe emocje. Krzyczę na, no oczywiście nie krzyczę, nie, ale krzyczę na, w cudzysłowie, na ludzi, jak mówią, poczułam się zignorowana, nie wiem, poczułam się nieuszanowana, i tłumaczę im, że to nie są emocje, że to są interpretacje, a za tym stoją jakieś emocje. I ludzie są bardzo często zaskoczeni, że to nie jest emocja, przecież ja tak sobie całe życie to nazywałam. Więc no, czasami bywa zabawnie, ale osoba, która tak, jakby tak, Maryś, pozdrawiam cię z tego miejsca. Więc jakby też jakby pod wpływem tego mojego fetyszu edukacyjnego, jakim są emocje, jakby dużo osób, jakby, które na początku nie rozumiały, dlaczego ja w kółko upierdliwie do tego wracam i się o to dopytuję, tak jakby w którymś momencie jakby im zaklikało, że jak one zaczynają o tych emocjach mówić, to też jakby łatwiej im wejść ze sobą w kontakt, łatwiej jest siebie zrozumieć, łatwiej jest te emocje puścić ostatecznie z ciała, bo jak my nie wiemy, co my czujemy, to też ciężko jest się od tego uwolnić. Więc jakby też osoby, które przymuszone w cudzysłowie przeze mnie w którymś momencie się tym tematem zainteresowały, jakby później dostawałam feedback, że rzeczywiście jakby widzą teraz, że to przynosi efekty. No więc to, co łączy, można by powiedzieć, bo my jako jakby tutaj na Ziemi, jakby mamy podwójną naturę, my występujemy tutaj równocześnie w dwóch rolach. My żyjemy w świecie ludzkim, ale jesteśmy duszami. Więc tak naprawdę jakby w każdym obszarze naszego życia te dwa aspekty się ze sobą przeplatają. Przy czym oczywiście, ponieważ naszą pierwotną, tak jakby my w pierwszej kolejności jesteśmy duszami, a w drugiej kolejności przybywamy na tą planetę i wcielamy się w ludzkie ciała, więc jakby w drugiej kolejności jesteśmy ludźmi, to jednak te duchowe sprawy mają na nas, na nasze życie ludzkie bardzo mocny wpływ. Dużo większy niż nam się wydaje. Jakby te osoby, które się już w ten temat zagłębiły, jakby zaczynają coraz bardziej dostrzegać, że właściwie jakby rzeczywiście jakby jak się w to wejdzie, to się widzi, że ta dominacja jakby tego pierwiastka duchowego, jakby tych planów naszej duszy, tego, co ona sobie tam wymyśli, czy próbuje realizować, tak jakby są rzeczywiście dużo bardziej istotniejsze niż od tego, co my na poziomie jakby ludzkim, tym deklaratywnym próbujemy zdziałać. Dusza, można powiedzieć, i tak robi swoje, tak? Nawet jeśli my się zapieramy na poziomie ludzkim, to dusza i tak jakby nas gdzieś tam, jakby polemizujemy z tym, czy mamy pretensje, czy coś, to i tak jakby tu się, że tak powiem, programy naszej duszy się i tak realizują. Aga pisze, bardzo mi pomogła twoja tabelka z emocjami. No to się cieszę, tak? Zwłaszcza osoby z mocną panną na tej tabelce korzystają, bo to jest bardzo panniasta tabelka. Dobra, no więc jakby ten czynnik wpływów z poprzednich wcieleń, słuchajcie, działa naprawdę bardzo, bardzo mocno. Pamiętam taką jedną sesję. Ja nie lubię opowiadać jakby o sprawach, o których ludzie opowiadają mi na sesjach, tak jakby zawsze mam jakoś mnie to tak, no nie wiem, jakiś mam z tym dylemat, tak? Nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ja tutaj jakby jego sprawy poruszam. Natomiast trafiła mi się raz dziewczyna, ponieważ ja też tam nie jestem astrologiem, ale też lubię zajrzeć w portret numerologiczny, lubię zajrzeć w kosmogram, dlatego że dla mnie, czy sięgamy właśnie do astrologii, czy sięgamy do kalendarza Majów, czy sięgamy do numerologii, to tak naprawdę to, co jest tam zapisane, to jest właśnie plan naszej duszy na to wcielenie. Więc jakby to ułatwia po prostu sprawę, bo pewne rzeczy można, dużo więcej informacji można w ten sposób pozyskać. I wiecie, miałam na sesji dziewczynę, która jakby ani numerologia, ani jej astrologia, jakby kosmogram, ani jakby nic nie wskazywało na to, jakby z jakimi problemami ona się w obecnym życiu mierzy. Ale, że tak powiem, leżało u niej wszystko, tak? Życie, zdrowie, jej życie, że tak powiem,
relacyjne, zarabianie pieniędzy, po prostu wszystko, słuchajcie, gdzie nie spojrzeć, to, to po prostu no sucha ziemia, tak, po prostu nic tam nie rosło, tak, ona ledwo ciągnęła energetycznie i pamiętam, że w momencie, w którym ona się do mnie zgłosiła na czytanie i ja byłam tak bardzo mocno właśnie zaskoczona, jakby o co tutaj może chodzić, tak, o co tutaj może chodzić. I słuchajcie, w momencie, w którym podjęłam, że tak powiem, próbę zrobienia jej czytania, to jakby dostałam taką informację bardzo, że tak powiem, znaczy jakby ja ją w pierwszym momencie trochę tak jakby nie do końca zrozumiałam, więc ją zignorowałam i podjęłam tak jakby przy pierwszej próbie czytania zostałam tak jakby wyrzucona z pola i przy drugiej próbie, tak jakby nie do końca jeszcze wiedziałam, co tu się dzieje, przy drugiej próbie podłączenia się do niej, zrobienia jej czytania, spadła mi po prostu, wiecie, z biurka, nie miała prawa spać, po prostu spadło mi coś na podłogę. Ja najpierw myślałam, że to u niej, potem się zorientowałam, że to u mnie. Tak jakby przewodnicy strącili po prostu mi z biurka taką metalową figurkę Ganeszy, i ona spadła na podłogę tutaj na kafelki, to dość mocno stuknęło i wtedy tak jakby dostałam informację, tak jakby już taką bardzo czytelną, że mam jej nie czytać, ponieważ ona ma jakiegoś rodzaju klątwę. No i odesłałam ją tam do osoby, która się takimi tematami zajmuje, bo ja się tak jakby, znaczy jakby była to tej kategorii klątwa, że jakby, bo czasem w czytaniach mi się pokazują jakieś klątwy i jakby jest możliwość zdjęcia, ale to nie były, że tak powiem, to nie był mój level, tak? Więc słuchajcie, ona po ściągnięciu tej klątwy, po prostu, kiedy myśmy się chyba miesiąc później zobaczyły, ona była kompletnie inną osobą, tak? Ona powiedziała, że zaczęła normalnie spać, zaczęła normalnie funkcjonować, tak po prostu wróciła do życia, tak? Więc jakby też te takie kwestie właśnie jakiegoś rodzaju, no, które też są związane z tym, co dusza przynosi, bo to była klątwa rodowa, która została, słuchajcie, chyba nawet nie 7 pokoleń wstecz, tylko chyba 13 pokoleń wstecz temu rzucona i ona poprzez sam fakt urodzenia się w tej rodzinie, przyjścia na świat w tej rodzinie, tą klątwę dostała, że tak powiem, z rozdzielnika. Na szczęście, może tak powiedziałabym, na szczęście w nieszczęściu, że trafiło to na nią, że ona już jakby była na takim poziomie jakby świadomości jako dusza, że udało, tak jakby no, trafiła do kogoś, najpierw do mnie, że jakby tutaj dostała informację, że to o to chodzi, a potem do kogoś, kto pomógł jej to zdjąć i później normalnie zrobiłam czytanie, tak jakby, natomiast to był taki dla mnie spektakularny jakby dowód na to, jak pewne rzeczy, które są przekazywane również tak jakby na poziomie duszy, z faktu, tak jakby można powiedzieć, że mamy tą swoją karmę osobistą, tak, która idzie przez przecielenia, no ale jest też karma rodowa i my rodząc się w danej rodzinie możemy niestety dostać w spadku coś no, bardzo paskudnego. Więc jakby to było takie dla mnie, no to było, no ona była takim żywym, właściwie w momencie, gdy mnie trafiła, ledwie żywym dowodem na to, że tak to działa. Ale było też cała masa różnego rodzaju innych przypadków, o których już nie będę opowiadać, powiem wam tylko tak ogólnie. Słuchajcie, to co było dla mnie bardzo, bardzo zaskakujące, dlatego że ja nigdy nie przywiązywałam wagi jakby do jakby kwestii, nie wiem, pogrzebu, tak? Jakby też był taki długi czas w moim życiu, kiedy starałam się na te pogrzeby jakoś nie chodzić, czy w miarę możliwości w nich nie uczestniczyć, no ale wiadomo, że jeśli to była moja babcia, czy zmarł mój ojciec i tak dalej, no to wiadomo, że jakby to tutaj no, nie robiłam uników. Natomiast zawsze mi się wydawało, że jeżeli w momencie, w którym dusza umiera i ona już porzuca ciało, no to jej to jakby za przeproszeniem dynda, tak? Co się z tym ciałem stanie? Jakże się zadziwiłam, robiąc ludziom czytania, kiedy się okazało, słuchajcie, że jakby jeśli my w poprzednim wcieleniu zostaliśmy, może najpierw o tym, jakby nie zostaliśmy pochowani, tak? A dzieje się tak z różnych przyczyn. Na przykład, no nie wiem, żeby wam podać przykład, nie wiem, wyobraźmy sobie, że mamy jakieś poprzednie wcielenie, w którym jesteśmy żołnierzem, który został postrzelony, doczołgujemy się do lasu i tam, że tak powiem, niestety się wykradliśmy. Umarliśmy w środku lasu, nikt, że tak powiem, tego nie widział, nikt nawet nie wie, gdzie nas szukać. Ciałem zajmują się leśne zwierzęta i my po prostu jakby no, nie mamy pogrzebu i w dodatku nikt nie wie, że umarliśmy, tak, i w jakich okolicznościach. I okazuje się, słuchajcie, że drugim na przykład czasami jakby różnego rodzaju też samobójstwa, tak, kiedy, no nie wiem, my się tam gdzieś
rzucamy, nie wiem, w jakimś takim miejscu giniemy, gdzie, że tak powiem, w jakiejś izolacji, tak? Nie wiem, skaczemy z jakiejś skały, czy robimy to w takich okolicznościach, gdzie ciało, nie wiem, wpada do wody albo rozbija się w jakimś pustkowiu gdzieś tam i tak jakby też nie ma, jakby nikt nie jest świadkiem naszej śmierci, ani tego, gdzie leży ciało, więc jakby to może być też taka sytuacja, ale są też sytuacje, kiedy nie jesteśmy grzebani z premedytacją. I w sumie potem się sama sobie dziwiłam, dlaczego jakby nie było to dla mnie oczywiste, bo jednak lubiłam zawsze język polski w szkole, lubiłam mitologię i lubiłam jakby jakoś nie wiem, czy znacie Kabaret Potem, ale oni mieli taki cykl kabaretowy Bajki dla potłuczonych i tam była taka jedna ze scenek dotycząca właśnie Antygony i Kreona, bo nie wiem, czy pamiętacie właśnie mit o Antygonie, której brat został zabity, a jej wuj Kreon nie pozwolił go pogrzebać. I ona pogrzebała swojego brata wbrew woli Kreona. No i za to jej się nieźle oberwało. I jakby dlaczego ona się tak strasznie upierała, żeby go pogrzebać? No bo może ona wiedziała, tak, że jeśli ciało jakby tego pogrzebu nie będzie, tego obrządku pogrzebowego nie będzie, to nie będzie po prostu domknięcia tego wcielenia. Więc jakby są też sytuacje, jakby z jednej strony jakby wynikające z tego, co wcześniej powiedziałam, kiedy my tego pogrzebu nie mamy, ale bardzo często też w czytaniach widzę, że ciało jest na przykład porzucane i jest niegrzebane z premedytacją, tak? Jakby te osoby, które taką decyzję podejmują, żeby po zabiciu nas, po odebraniu nam życia, nie zakopywać nas w ziemi, nie domykać nam tego wcielenia, one dobrze wiedzą, tak jakby albo na poziomie nieświadomym to wiedzą, jakby z czym to się kończy. I jeżeli, słuchajcie, tak się zadziewa w którymś z naszych poprzednich wcieleń, że to wcielenie pozostaje niedomknięte, to dzieją się dwie rzeczy. Kiedy my się ponownie inkarnujemy, to na poziomie, czyli na przykład w obecnym życiu, to jakby na poziomie komórkowym jest przekazywana ta informacja, tak, bo my dostajemy, bo jakby wracamy na górę, nie mamy wtedy ciała ludzkiego, ale kiedy powracamy tutaj i ponownie się inkarnujemy w ciele ludzkim, to dostajemy z powrotem, tak jakby poprzez ciało fizyczne odpala się tak zwana pamięć komórkowa. I na poziomie komórkowym my mamy, na poziomie nieświadomości, na poziomie ciała, my te wspomnienia wszystkie z poprzednich wcieleń ze sobą niesiemy. Więc one w momencie urodzenia nam się odpalają. I teraz tak, po pierwsze, może być tak, że mimo tego, że my na to życie mamy jakieś plany, to tak jakbyśmy, ja to nazywam czasami, że my zaciągamy tak jakby tą traumę i jakby to niedomknięte wcielenie i tak jakby jesteśmy rozdarci pomiędzy dwa wcielenia równocześnie i to może powodować, że jakby pewne rzeczy w życiu nam nie wychodzą, czy się nie udają, bo tego domknięcia nie ma. Jest związana z tym niedomknięciem, to jest to, że różnego rodzaju potencjały, które zostały przez duszę wypracowane w tym wcieleniu, jakby nie możemy z nich korzystać, tak jakby nie mamy w tym wcieleniu do nich dostępu, bo to wcielenie jest jakby cały czas otwarte, tak? nie ma tej klamry domykającej. Często, zwłaszcza jakby podejrzewam, że jest tu część osób, którym robiłam te czytania i być może wyszły u nich właśnie takie niedomknięte wcielenia, więc jakby wiecie dobrze, o czym mówię. Więc domknięcie tego, jakby tego wcielenia jest niezwykle ważne. Właśnie wtedy, tak jakby w momencie, w którym ja zaczynam komuś robić czytanie, to albo od razu, albo po chwili, jakby przewodnicy, tak jakby czy dusza pokazują mi, jakby co tutaj trzeba w pierwszej kolejności, jakby czym się trzeba zająć, bo to jest jakby takie, można powiedzieć, na CIT-u, tak jakby trzeba najpierw podomykać tamte stare rzeczy, te, które w jakiś destrukcyjny sposób na nas wpływają, po to, żeby dusza mogła odzyskać jakby te skille wypracowane w jakimś tam innym życiu i żebyśmy mogli już tak jakby nie rozdzielać swojej energii pomiędzy obecne życie, a jakieś w cudzysłowie zaległości, które tam na nas ciążą, nie z naszej winy. Więc jakby to jest bardzo, bardzo ważne. Często jakby ja w czytaniu, jakby przewodnicy to zawsze mówią, że oni mogą to pooczyszczać. Ja, można powiedzieć, tylko wtedy przekazuję
od tej osoby, którą czytam, przekazuję po prostu zgodę przewodnikom, no bo wiecie, mamy wolną wolę i przewodnicy sami z siebie nam tam nic nie grzebią, nie naprawiają, dopiero kiedy my wydamy takie polecenie, czy taką dyspozycję, czy tego rodzaju prośbę. Więc jakby bardzo często też widuję, w momencie, kiedy takie wcielenie, jakby jest tam, tak jakby jest ta interwencja przewodników, którzy to czyszczą, to bardzo często tam jeszcze na przykład spadają jakiegoś różnego rodzaju dodatkowe informacje. Tak mi się przypomniało, no dobra, może nie będę opowiadać o cudzych czytaniach. To, co jeszcze powoduje jakby jakiegoś rodzaju obciążenia na poziomie duszy z poprzednich wcieleń na nasze obecne życie, to jest kwestia nierozwiązanych, tak jakby jeżeli my umieramy w poprzednim wcieleniu z jakimś nierozwiązanym konfliktem wewnętrznym, czyli z jakimś ogromnym, nie wiem, poczuciem winy, poczuciem żalu, nie wiem, wstydem, poczuciem niespełnienia, to jakby, jeżeli tak jakby w momencie śmierci my mamy takie poczucie, że, no nie wiem, w cudzysłowie zmarnowaliśmy to życie, albo zmarnowaliśmy jakąś okazję, albo, nie wiem, czegoś żeśmy nie zrobili, tak, mamy takie poczucie frustracji i w momencie śmierci jakby zamiast jakby już się skupić na tym odchodzeniu, na tym, żeby sobie wszystko wybaczyć, my jakby mamy, jakby umieramy w tych emocjach takich nieprzyjemnych, to niestety to też jest taki czynnik, który na następne wcielenie wpływa. Jakby to, co się w ogóle zadziewa w momencie śmierci, często się przenosi później na następne wcielenie. Tak jakby ten moment, jeżeli na przykład dusza, jakby w poprzednim wcieleniu też jakby zostajemy zaskoczenia zamordowani, zaskoczenia, nie wiem, giniemy w wypadku, tak? Jakby ta śmierć jest w jakiś sposób dla nas zaskakująca, to też często widzę później jakby też takie, jakby ktoś do mnie trafia z taką historią gdzieś tam na poziomie duszy, to też często widzę, że ten element jakby tego, tak jakby ten moment śmierci i to, czego się doświadcza, jeżeli tam się doświadcza bardzo silnych emocji, albo dużego lęku, albo czegoś innego, to się wtedy bardzo mocno na kolejne życie, na to nasze obecne życie w tym wcieleniu przenosi. No ale zobaczcie, znowu tutaj powraca temat emocji, tak? Bo o ile nie jesteśmy w stanie, no jeżeli, nie wiem, ktoś nas dźga nożem i od tego umieramy w poprzednim wcieleniu, jest jakby mamy, jakby, no to wiadomo, na to nie do końca, jakby na to nie mamy wpływu, tak? Natomiast jakby na te właśnie jakby na umieranie z jakimś konfliktem wewnętrznym, typu, nie wiem, poświęciłam się dla rodziny, a i jakby nagle mam świadomość, ile na tym straciłam, tak jakby albo jakiegoś, nie wiem, poczucia wstydu, niewyznanej tajemnicy, różnego rodzaju jakby rzeczy, no to tu w grę wchodzą emocje, więc jakby to jest też taki, można powiedzieć, argument, taka, można powiedzieć, zachęcam was do tego, żebyście w obecnym życiu na bieżąco po prostu załatwiali sprawy, żebyście się naprawdę tym tematem wybaczania, samowybaczania, tematem emocji zajęli, dlatego że to jest nie tylko ważne jakby z tego powodu, że w tym życiu po prostu, żeby sobie ten komfort emocjonalny podnosić, ale też jeśli jakby, jeżeli jakby jesteśmy coraz starsi, mamy takie poczucie, że nie wiem, coś żeśmy spieprzyły, nie wiem, w stosunku do kogoś, to jakby warto jest jeszcze te rozmowy jakby podjąć, czy nie wiem, przepraszać, czy domykać te sprawy, czy załatwiać te sprawy, jakby nawet jeżeli to dotyczy, nie wiem, jakichś osób z dalekiej przeszłości, to warto jest tak jakby zrobić sobie w którymś momencie taki obrachunek, zobaczyć, kto nam jest coś winien, czy komu my coś jesteśmy winni emocjonalnie, czy jakichś przeprosin, czy wyjaśnień, czy rozmowy, czy czegokolwiek i to pozałatwiać, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to po prostu w następnym życiu dzień świstaka, znowu jest to samo, tak jakby jeżeli dusza z jakimś tematem emocjonalnym się nie upora, to wraca tak długo, aż wreszcie, no nie wiem, na przykład jeżeli ktoś się wiecznie pakuje jakby w jakieś takie sytuacje, że pozwala się innym ludziom zdominować,
i jakby wiecznie się stawia na takiej pozycji, że wszyscy od niego coś wymagają, że on nie żyje w ogóle dla siebie, tylko na przykład żyje dla swojej rodziny, no to ja widziałam to wiele razy u różnych osób, jakby taki temat, że my wracamy, jakby ileś takich, jakby czasami nawet to są dokładnie te same układy rodzinne, że jakby w jednym wcieleniu jestem ja i moi rodzice i w następnym wcieleniu te same dusze w tym samym układzie i w kółko Macieju po prostu to samo, dopóki ja wreszcie, załóżmy, nie postawię się tym moim rodzicom, powiem nie, ja mam swoje życie, mogę wam pomagać, ale nie będę tak jakby, nie zmarnuję swojego życia w cudzysłowie dla was, tak? Więc dobra, słuchajcie, bo się zawiesiłam. Marysia pisze, że to ważne, bo po kilku miesiącach słuchania i czytania tego, co mówisz, Lesia, przyszłam na sesję i na pytanie, jakie są podstawowe emocje, zrobiłam. To było bardzo urocze. Poza tym szybko potem nadgoniłaś, więc jakby na każdego też przychodzi jego czas. Witam wszystkie osoby, które tam dołączyły jeszcze w międzyczasie. Tu widzę Dorotkę, Wiolę, drugą Dorotkę, Agę, Małgosię, Sylwię, cześć Sylwuś, Alicja, Nikola, Jola, Izabela, Kasia, Ewa, Asia, Ania. Witajcie, słuchajcie, witajcie wszystkie. Dobra, słuchajcie, jeszcze, jak macie jakieś pytania, nie wiem, dotyczące czytań, czy w ogóle czegoś związanego jakby z tym tematem, no to piszcie, postaram się na te pytania odpowiedzieć. Ja trochę tak pędzę, bo Facebook niestety przy live'ach ostatnio zrobił tak, że po 40 minutach albo po godzinie rozłącza, więc dlatego ja tak, bo chcę wszystko wam powiedzieć. Cześć Ewciu, bo chcę wam wszystko powiedzieć, tak jakby, żeby zdążyć, zanim Facebook dojdzie do wniosku, że zadecyduje za nas, że koniec live'a. Jest na przykład taki też bardzo trudny temat i użyję go, żeby jakby też coś wyjaśnić. To jest temat aborcji, słuchajcie, ponieważ zdarzyło mi się kilka razy, że jakby trafiały do mnie dziewczyny, wiecie, aborcja w ogóle, poronienie i molestowanie seksualne i nadużycia seksualne to są trzy tematy, które są praktycznie w Polsce tematami tabu, tak? Bardzo dużo kobiet jakby stanęło przed decyzją aborcji, dużo kobiet poroniło i jakby jest bardzo dużo nadużyć seksualnych, o czym jakby się praktycznie jakby nie ma, czy bardzo mało jest takich przestrzeni, w których można na ten temat porozmawiać, uzyskać wsparcie, czy jakby nie zostać osądzonym za to, tak? Natomiast słuchajcie, aborcja jest takim tematem, który, na przykładzie którego też chciałabym wam coś opowiedzieć. Dlatego, że aborcja z punktu widzenia duszy jest czymś zupełnie innym niż z punktu widzenia człowieka. I kobiety się bardzo często za aborcję obwiniają, tak jakby nie mogą sobie tego wybaczyć, wyobrażają sobie, że nie wiem, że jakby za to spotka je kara, że nie wiem, nie będą mogły mieć później dzieci, no różne rzeczy się tutaj, ponieważ jakby nie ma tego, jakby tego, co jest na przykład za granicą, tak, gdzieś w Stanach, czy w jakichś, no nie wiem, przepraszam, że tak powiem, bardziej cywilizowanych krajach pod tym względem, gdzie kobiecie, która staje przed decyzją usunięcia ciąży, udziela się po prostu wsparcia, ona ma wsparcie psychologa, ona może przyjść, porozmawiać, skąd taka decyzja, to jakby te rozmowy nie służą temu, żeby ją zniechęcać, ale żeby ona była pewna jakby właśnie swojej decyzji i żeby później, kiedy już będzie po tej aborcji, żeby właśnie nie zmagała się jakby z jakiegoś rodzaju traumą, żalem, pretensjami do siebie, tak żeby miała takie poczucie, że podjęła tę decyzję świadomie, z pełną odpowiedzialnością. W Polsce tego nie ma po prostu, nie oszukujmy się, aborcja jest tematem wstydliwym, o nim się nie rozmawia, a jakby, może być, kobiety się boją, że właśnie jakby ze względu też na to, że my jesteśmy jednak krajem, jako Polska, krajem katolickim, jakby no, to też robi swoją robotę. Natomiast słuchajcie, widziałam w czytaniach jakby zaskakującą rzecz, że podam wam na przykładzie historii, bo to będzie najlepsze, jakby pokazało mi się, że w jednym z poprzednich wcieleń dziewczyna opiekowała się dzieckiem, które bardzo, bardzo, bardzo kochała. Była jego opiekunką, nie była jego mamą, natomiast po prostu kochali się niesamowicie. On ten dzieciak z nią, ona była jego nianią.
jakby na poziomie dusz było tam bardzo dużo miłości, tak? Oni się w poprzednim życiu, w takim układzie mogli ze sobą spotkać, mogli ze sobą być. Natomiast na poziomie dusz było tam bardzo dużo miłości i jakby i chęci ponownego spotkania. No ale w tym życiu, w którym ona się inkarnowała, w tym obecnym życiu, w tej formie, w jakiej trafiła do mnie na sesję, nie było planu ich spotkania takiego, żeby oni mogli tak jakby w jakiejś roli dla siebie być. Nie wiem, żeby on był jej, znowu jej dzieckiem, nie wiem, czy jej partnerem, czy kimś z rodziny, czy przyjacielem, czy jakimkolwiek. Dlatego, że on miał zaplanowane zupełnie inne wcielenie. Natomiast bardzo, bo jakby na poziomie duszy było ogromne pragnienie ponownego tak jakby doświadczenia tego spotkania na poziomie dusz. I zostało to właśnie w ten sposób zrealizowane, że ona zaszła w ciążę i ta ciąża została przerwana, natomiast ten okres czasu, kiedy ona w tej ciąży była, ta dusza mogła zejść do niej i z nią chwilę pobyć. I dzięki temu krótkiemu okresowi, kiedy ona będąc w tej ciąży, tak jakby doświadczała obecności tej duszy, została zasilona ogromnym potencjałem miłości, który był ze strony, tak jakby to spotkanie na poziomie dusz wygenerowało bardzo duży potencjał energetyczny, bardzo tak jakby... który był dla niej, był pewnego rodzaju prezentem dla niej na poziomie duchowym. Natomiast poprzez to, jakby poprzez poczucie winy i poprzez wstyd, który był związany z faktem, że jakby na poziomie ludzkim aborcja jest czymś w większości przypadków, jakby w naszej świadomości, w świadomości większości ludzi, czymś złym, tak, że mówi się, nie wiem, o tym, że to jest zabijanie dzieci, że to jest morderstwo i tak dalej, tak, jest tu bardzo dużo różnego rodzaju negatywnych konotacji, to efekt tego był taki, że jakby ona z tego potencjału na poziomie duszy w obecnym wcieleniu nie mogła skorzystać, ponieważ ten potencjał, ogromny potencjał tej miłości na poziomie duszy, który ona może być w prezencie od tamtej duszy dostała, został zablokowany poprzez, tak jakby splątał się ze wstydem, jakby to uniemożliwiło, jakby przez to poczucie winy i przez ten wstyd, który jej się z tą sytuacją na długie lata skojarzył, jakby nie było możliwości, żeby ona do tego potencjału miała dostęp. Więc zobaczcie, że to, co jest osądzane z poziomu ludzkiego, na poziomie duszy może mieć kompletnie inne, jakby kompletnie inne znaczenie. I widziałam to kilka razy, jakby kiedy albo najczęściej, ja nie chcę, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często się tak zdarza, że jeżeli nawet klientka mi nie mówi o tej aborcji, to po prostu na przykład widać w polu, tak, że dusza się domaga, żeby na ten temat jakby to pokazać, czy o tym porozmawiać, w związku z tym, żeby właśnie ta, tak jakby chce dla tej osoby na poziomie ludzkim, żeby ona przestała się za to wreszcie obwiniać. Więc jakby ważne jest to, że to nie chodzi o to, że teraz jakby usuwajmy sobie tak jakby bez zastanowienia ciąży, bo to jakby nie ma znaczenia, bo przecież na poziomie duszy to jest, nie wiem, coś dobrego. To jakby, żebyśmy przypadkiem nie poszli w tego typu, nie wyrali dziecka z kąpielą, słuchajcie. Tutaj chodzi o to, że jeżeli my jakby, że w momencie podejmowania takiej decyzji ważne jest to, żeby wziąć za nią odpowiedzialność. Nie chodzi o to, żeby się obwiniać, natomiast żeby zdać sobie sprawę z tego, co robimy. Ja prowadziłam kiedyś taki webinar, zresztą on jest nadal dostępny, na temat właśnie aborcji, na temat poronień i mówiłam o tym, że moje poglądy są takie, że jakby urodzenie niechcianego dziecka, jeśli w ogóle patrzymy w kategoriach dobra czy zła, to dla mnie aborcja jest tak samo zła jak urodzenie nieślubnego, tylko niechcianego dziecka, tak? Jeżeli w ogóle mielibyśmy z takiej perspektywy na to popatrzeć. Ja uważam, że jakby to nie jest nie do końca, jakby chodzi o to, czy tą ciążę usuniemy, czy nie usuniemy. To bardziej chodzi o to, jak my, z jakiego punktu wewnętrznego my to zrobimy, tak? Czy my tą decyzję tak jakby podejmujemy w cudzysłowie w ułamku sekundy, bo nam to nic nie robi, tak? A nie wiem, nie będę się zabezpieczać, najwyżej zrobię sobie aborcję, tak? Jakby nie wiem, i mamy tych aborcji na koncie, nie wiem, 3, 5, 7, tak, czy więcej. Tak jakby wiadomo już wtedy, że na pewno ma to dla duszy jakieś jakby znaczenie, tak? Że ona nam coś próbuje tak jakby poprzez te kolejne doświadczenie, tego samego doświadczenia kolejny raz w tak dużej ilości, próbuje nam coś dać do zrozumienia, tak?
nasza własna dusza. Więc jakby to, co jest tutaj istotne, to jest znowu ten czynnik emocjonalny. I musimy też pamiętać, że to jakby to wszystko, co powiedziałam, jakby służyło jakby z jednej strony, żebyście wiedziały, że jakby jak to wygląda, ale z drugiej też strony chodzi o to, że to, co jest na poziomie duszy, to jest na poziomie duszy, a to, co jest na poziomie ludzkim, to jest na poziomie ludzkim. Ja wiem, że to trochę tak brzmi dziwnie, że to tak mówię, ale chodzi o to, że właśnie jakby my musimy mieć świadomość, że my żyjemy w dwóch światach równocześnie i musimy zarówno jakby w cudzysłowie pilnować tego, co na poziomie duszy się z nami dzieje, na poziomie emocji, ale musimy też jakby mieć świadomość, że my żyjemy w świecie ludzkim, który rządzi się pewnymi prawami, gdzie są jakby pewne konstrukty społeczne, czy jakby, że na poziomie duszy dusza może nie mieć problemu z tym, że ja usunam ciążę, tak? bo być może ciąża, w którą zaszłam, była właśnie jakby z punktu widzenia duszy, była czymś, dzięki czemu ja na poziomie duszy zyskałam, ale jakby to nie ma na celu, jakby mówienie wam tego nie ma na celu usprawiedliwiania tego, jakby w jakiś sposób, czy lekceważenia, tak, jakby takiego lekkiego podejścia do tego tematu, bo jednak, ponieważ my żyjemy w świecie ludzkim, gdzie są pewnego rodzaju poglądy, pewne rzeczy są osądzane, jakby są nam narzucane jakby zewnętrznie różnego rodzaju wartości, w związku z tym, jakby w cudzysłowie my musimy grać do dwóch bramek równocześnie. My musimy zarówno jakby pilnować właśnie tego, co na poziomie duchowym się dzieje, ale również pilnować tego, co się dzieje na poziomie ludzkim. Bo na poziomie ludzkim są wobec nas wyciągane ludzkie konsekwencje, tak? Czyli można powiedzieć, na poziomie duchowym to, że ja nie wiem, co zrobię, okradnę kogoś, może być kontraktem duchowym, to nie zmienia faktu, że ja mogę za to na poziomie ludzkim też pójść do więzienia. I jakby to, ja nie mogę się powoływać na to, że ale moja dusza tak, myśmy się tak umówiły, tak? Bo tak jakby musimy brać te dwie jakości, te dwie gęstości, w których funkcjonujemy, brać pod uwagę. Dobra. Cześć Ewcia, cześć Patryku. Aga pisze. Witam, a co zrobić, jeśli czujemy, że na przykład musimy zostawić pracę i wiemy, że to jest słuszny kierunek, ale mózg nam podpowiada, że to źle, bo nie będziemy mieć z czego żyć. I faktycznie, jak się zastanowimy, to nasza sytuacja nie wygląda dobrze, jeśli podejmiemy taką decyzję. To jest Aga, właśnie twoje pytanie, to jest tak jakby kwestia tej różnicy. Ja się czasami, może często, jakby często to powtarzam osobom, które do mnie trafiają, tak jakby zaczęłam im na to zwracać uwagę, że jakby dusza jest nastawiona na doświadczanie, tak jakby dusza robi swoje, tak? Ona tutaj po prostu przyszła i jakby można powiedzieć, z każdej podjętej przez nas decyzji, tudzież jej zaniechania, czy zrobienia czegoś innego, jakby ona nas za to nie osądza, tak? Jakby ona mówi, okej, okay, może by tak sobie roboczo powiedzieć, okej, okay, w tym życiu nie zrobiłam, zrobię w następnym, tak? Więc jakby nie możemy jakby nakładać tych dwóch rzeczy na siebie. Owszem, dusza schodzi tutaj z pewnymi ideami, czy z pewnymi planami, które sobie po prostu realizuje i które się też przekładają na to, jak my na poziomie ludzkim tutaj się realizujemy. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy trafia do mnie osoba, która boi się, tak jakby ma w perspektywie zostawić pracę, która na przykład ją niszczy psychicznie, a ma taką, jakby równocześnie ma świadomość, że jeżeli tą pracę zostawi, to popadnie w tarapaty finansowe, jakby owszem, warto tu jest zrobić czytanie, ale ja wtedy przed czytaniem patrzę właśnie, w jakich my cyklach numerologicznych jesteśmy, co się dzieje tam w tranzytach. Bo może jakby łatwo można się, można powiedzieć, w cudzysłowie pomylić. W tym sensie, że my często używamy takiego, że a widać, że moja dusza tak chciała. Tak jakby trochę się powołujemy na to jako takie samo usprawiedliwianie. Natomiast jakby to trzeba po prostu, to jest do sprawdzenia. To może powiedzieć, Aga, to jest do sprawdzenia, czy jakby ten konflikt jest jakby właśnie
konfliktem, którego ty doświadczasz, czy doświadcza go osoba, która stoi w takiej sytuacji, bo właśnie chodzi o to, żeby się na tą odwagę zebrać i nie mając w cudzysłowie żadnych gwarancji, wykonać jednak ten ruch, żeby to za tym stoi właśnie, jakby jest to lekcja, może być na poziomie duszy, naszego zaufania do wszechświata, że on się nami zajmie, ale równie dobrze może to być odwrotna lekcja, że my po prostu za każdym razem, kiedy idziemy do kolejnej pracy, jest nam trudno, ponieważ lekcją na poziomie duszy jest lekcja odpowiedzialności, lekcja wytrwałości, cierpliwości, zmagania się z codziennością, z upierdliwym chodzeniem do pracy w tej z powrotem, z gotowaniem obiadów, ze sprzątaniem i z różnymi tego typu rzeczami. I może być tak, że nasza dusza ma z tym super problem. Ona nie umie tego robić, ona by chciała leżeć i pachnieć, tak? A właśnie tutaj zeszła jakby nauczyć się lekcji cierpliwości i pracowitości. Jeżeli to jest ten drugi przypadek, to w tym momencie może się okazać, że to zwolnienie się z pracy zaowocuje tym, że za chwilę pójdziemy do kolejnej, z której się znowu zwolnimy i tak dalej. Więc jakby temu się trzeba zawsze indywidualnie przyglądać. Nie ma jakby jednej odpowiedzi dla każdej osoby takiej samej, dlatego że każda dusza jest inna i czasami to, z czym my się zmagamy na poziomie ludzkim, mimo że ten problem wygląda podobnie, on może mieć kompletnie inne korzenie na poziomie planu duszy. Więc taka, nie wiem, czy ta odpowiedź cię zadowoliła. Dobra, cześć Anetko, cześć Madziu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, które miałaś wczoraj. Do Madzi Zawady, która była opiekunką nianią moich synów, a dzisiaj mój starszy syn ma z kolei urodziny 21. Dobra. Jeszcze kawałek. Słuchajcie, gdyby nas rozłączyło, to najwyżej, jeśli będę miała coś jeszcze do powiedzenia, to zrobię, odpalę drugiego live'a, a jeżeli dojdę do wniosku, że właściwie wygadałam te tematy, to mimo, że nam przerwało w pół słowa, to już nie będę robiła kolejnego kawałka. Beata pisze tak, co do pogrzebu, temat mnie zaciekawił, nie chcę pogrzebu w obrządku katolickim, wolałabym zostać skremowana, ale co dalej? Wiem, że w Polsce nie można rozsypywać prochów gdziekolwiek, ale w niektórych krajach chyba tak robią. Są też jakieś krypty na cmentarzach, gdzie można przechowywać prochy, ale co w takich sytuacjach, jakie mogą być konsekwencje dla duszy? Beatka, spoko. Jakby dzięki, że to napisałaś, bo to jakby to nie do końca o to chodzi. Mówiąc, że pogrzeb jest dla duszy ważny, nie miałam na myśli, w jakim będzie obrządku, jakiego koloru będzie trumna, czy będą lilie, czy róże i czy przyjdzie wujek Zenek na nasz pogrzeb. To dla duszy już nie ma takiego znaczenia. Tu bardziej chodzi o to, żeby ciało zostało, tak jakby był ten obrządek związany z domknięciem. Czyli nie ma znaczenia, czy my zostaniemy pogrzebani przez, nie wiem, przez przyjaciół, tak, jakby gdzieś przychodzi mi jakiś obraz poprzedniego wcielenia, tak, że przyjaciele nam robią pogrzeb po prostu, nie wiem, czy tak jak żołnierze czasami tam gdzieś na wojnie, tak, jakby nie było czasu jakby na to, żeby gdzieś wieźć zwłoki i coś z nimi robić, tak, tylko po prostu czasem się wykopywało do dół i się tam tego żołnierza chowało, ale to też miało, jakby to było domknięte, tak, jeśli byli tam jacyś świadkowie, jeśli ktoś jakby to ciało uszanował, zakopał, to jakby nie miało znaczenia, czy my leżymy na cmentarzu, czy pod lasem, tak, ważne było sam fakt jakby tego, że to wcielenie jest w jakimś sensie, to jest twój koniec, tak, to jest ten pogrzeb, to jest to zakończenie, tak, to jest tak jak zakończenie roku szkolnego, możemy powiedzieć, tak. Więc jakby nie ma znaczenia, czy w jakim to jest obrządku, czy właśnie, czy jest kremacja, czy to ciało zostaje spalone, czy zostaje pogrzebane, to nie ma znaczenia, natomiast jest sam fakt tego pogrzebania albo tej intencji, że nie pogrzebiecie. Zobaczcie też, zwróćcie uwagę, że nie wiem jak jest w tej chwili, bo się jakoś tym tematem nie interesowałam, ale dawniej Kościół odmawiał na przykład pogrzebu samobójcom. Tak, i to też była swoistego rodzaju, można powiedzieć w cudzysłowie, zaoczna jeszcze kara dla nich, tak, że jakby w tym sensie, że skoro się zabiłeś, to teraz cię nie pogrzebiemy, tak, więc jakby to nie dość, że ktoś jakby miał na tyle trudno, że popełnił samobójstwo, tak, to dodatkowo jakby jeszcze niedomknięcie tego wcielenia jakby generowało jeszcze większe problemy. Dlatego też tak ważnym tematem jest jakby jeszcze temat poronień,
tej możliwości pożegnania się, tak jakby jeszcze zależy od tego, na jakim etapie ciąży do tego poronienia dochodzi, czy dochodzi na bardzo wczesnym etapie, czy już później, tak, kiedy jest po prostu mamy już, można powiedzieć, małe ciałko. I tutaj jakby ten pogrzeb jest też niezwykle ważny i dla duszy, ale przede wszystkim dla tych rodziców. Więc czy możliwość w ogóle pożegnania się jakiegoś, tak? Bo to też może być forma, jakby czasami są takie procedury, że nie da się jakby dziecka na przykład pogrzebać, ale na przykład w wielu krajach słyszałam historii, że się zostawia, tak jakby jest procedura dla tych poronień, że można się pożegnać, tak? Że można, jeżeli to dziecko było takie malutkie, to można się z nim pożegnać. Więc tak. Dobra, mamy jeszcze Madzie, Małgosię, Kasię, Iwonkę, tam wcześniej Monikę, Dominikę. Słuchajcie, no właściwie to chyba wypowiedziałam już to wszystko, na czym mi zależało. Nie wiem, czy jeszcze macie jakiegoś rodzaju pytania. A wiem, co miałam powiedzieć, ale to już nie wiem, czy nam zaraz nas, że tak powiem, nie rozłączy. Słuchajcie, jest jeszcze jeden kawałek, że czasami przewodnicy w czytaniu pokazują nam poprzednie wcielenia, ale nie dlatego, że tam coś jakby jest niedomkniętego, gdzie jest potrzebna po prostu jakby interwencja przewodników, żeby to po prostu jakby w naszym imieniu podomykać. Natomiast jakby często jest tak, że są pokazywane, jest na przykład pokazywanych kilka poprzednich wcieleń po to, żebyśmy mogli lepiej jakby zrozumieć, o co w tym wcieleniu naszej duszy chodzi. I wiecie, jakby pamiętajcie, że to są czytania duszy, że owszem, to jest nasza dusza tutaj na ziemi i ona tutaj, można powiedzieć, rządzi w pewnym sensie i ona nas prowadzi. Niemniej jednak czasami jakby trafiają do mnie osoby, które zadają pytania typu właśnie, co mam zrobić, albo ja jakby co w tej sytuacji, albo nie wiem, powiedz mi coś o moim dziecku, powiedz mi coś o moim mężu. Pewnie część z was, która przyszła do mnie na sesji tego typu pytania zadała, spotkała się z moją reakcją, ja po mnie od razu widać, co ja myślę. Więc jakby ja mam od razu takie, to nie są, słuchajcie, tego typu, to nie są pytania na czytanie duszy, tak? Przewodnicy wam nie będą mówili, co macie robić, bo nie od tego są. Oni mogą wam pokazać to czy tamto, natomiast jeżeli wy potrzebujecie podjąć decyzję, bo nie wiem, macie dwie propozycje pracy, nie wiecie, co zrobić, idźcie po prostu, postawia karty do jakiejś dobrej tarocistki i ona wam po prostu w tym pomoże, tak? To nie są pytania na czytanie. Owszem, jak ktoś do mnie przychodzi i się pyta o kierunek zawodowy, ale też wiecie, no nie ma czegoś takiego, że jakby ja się podłączę i na poziomie duszy powiem, bo ty powinnaś, nie wiem, pracować w tej firmie i na takim stanowisku. To tak nie działa, tak? Jakby to są pewnego rodzaju ogólne informacje. Najwięcej informacji dotyczących jakby naszej ścieżki zawodowej można odczytać tak naprawdę z kosmogramu, więc albo jeśli mam taką możliwość, w sensie jakby ten horoskop jest, ja nie jestem astrologiem, tak, ja jestem wielbicielką astrologii, tak bym siebie nazwała, cały czas się uczę, więc jakby też zawsze mówię, że ja ci powiem to czy tamto, ale jak potrzebujesz więcej informacji czy bardziej precyzyjnych, odsyłam do różnego rodzaju osób, które są profesjonalnymi astrologami. Natomiast jakieś tam rzeczy, które potrafię odczytać, co do których jestem pewna, że nie ma tutaj skuchy, to wtedy to mówię. Więc czasem jest tak, że można powiedzieć, horoskop danej osoby jest tak oczywisty, ale też jest tak, że jeżeli ten horoskop jest tak oczywisty, to najczęściej ta osoba to robi już, tak? Do mnie trafiają osoby w momentach jakiegoś różnego rodzaju przełomów, różnego rodzaju domknięć cykli, czy astrologicznych, czy numerologicznych i wtedy najczęściej my czujemy, że coś się zmienia, to nam często jakby zaczynamy negować naszą relację, zaczynamy negować naszą ścieżkę zawodową, różne rzeczy zaczynamy wtedy negować, jeszcze siebie, że tak powiem, na samym początku zaczynamy negować, albo w ogóle to, co myśmy w życiu robiły, więc jakby często jakby w takim momencie do mnie osoby trafiają i wtedy rzeczywiście tak jakby zobaczenie, skąd się to bierze, o co tutaj chodzi, dokąd to prowadzi, czemu to służy, przynosi ulgę, zrozumienie i rozwiązanie. Natomiast jakby
patrząc na to, że praktycznie w tej chwili większość osób, która do mnie przychodzi, no nie wiem, na 10 czytań, w 9 są niedomknięte poprzednie wcielenia, czy jakby rzeczy, które na nas w jakiś sposób wpływają, no to jakby zachęcałabym jednak, żeby korzystać z takiej możliwości, tak? Zwłaszcza, że mówię, ja sobie tego nie włączyłam, że te poprzednie wcielenia widzę, mówię, że to zostało mi w jakiś sposób po prostu podarowane, robię z tego użytek. I czasem żałuję, że nie znam, że nie mogę siebie sklonować i sama sobie takich czytań zrobić, bo czasami, znaczy jakby trochę widzę, tam mogę sobie u siebie pewne rzeczy pozobaczać czy posprawdzać, ale nie jest to w taki sposób, w jaki ja robię sesję komuś, tak? Nie mogę sobie sama takiej sesji zrobić i po prostu bardzo żałuję. Może znajdę kogoś o podobnym sposobie pracy, podobnych skillach i się wtedy do niego udam. No więc tak. Słuchajcie, oglądałam transmisję na YouTubie mojej klientki Ewy Siembidy, która bardzo fajnie ostatnio opowiadała właśnie na live'ie o duszach, o różnego rodzaju właśnie tych sprawach karmicznych. Częściowo jakby te rzeczy, które jakby może być, mamy podobną narrację, podobne rzeczy mówimy, więc natomiast Ewa pracuje na kartach Tarota, więc wrzucę wam link po prostu, do tego tam, on to długo, chyba 2 godziny czy 2,5 godziny trwał ten live, on nie był robiony na Facebooku, tylko na YouTubie, wrzucę wam go na grupę, bo tam jeżeli ciekawi was tematyka właśnie duszy, tematyka karmy, związków karmicznych, w ogóle tego wszystkiego, a nie jesteście na jakimś super zaawansowanym etapie jeszcze, to myślę, że tam będzie sporo informacji przekazanych w bardzo fajny, prosty sposób, z których możecie skorzystać. Ja sama tego live'a obejrzałam z przyjemnością, do połowy przyznam się, bo po prostu był dla mnie za długi, więc jakby drugą połowę sobie wkrótce obejrzę. Więc jeżeli was ciekawią takie rzeczy, to tak jakby różnego rodzaju informacje, to zachęcam was do obejrzenia też tamtego materiału. No i to chyba tyle. Tutaj macie, zostawię oczywiście nagranie, nie kasuję nagrań z live'u, więc nagranie zostanie. Wrzucę je też pewnie z grami, wrzucę je też na YouTube'a. Zachęcam was do umawiania się na sesję. Mam w tym tygodniu jeszcze trochę wolnych terminów, więc jeżeli macie ochotę, jakby to, co poopowiadałam, macie ochotę na tym jakby zapisać się na sesję, to zapraszam. Też często mnie ludzie pytają, czy się robi tylko jedną sesję. Nie, tak jakby można wracać, natomiast nie zalecam tak jakby przychodzenia na sesję z ciekawości, tak? Jakby czasami na ludziach robi to duże wrażenie, jakby te wglądy, tak? Jakby to te czytanie i mają taką pokusę, że a co jeszcze, coś jeszcze, tak? I często ja wyczuwam, że tak jakby ponowne przyjście do mnie nie zawsze jest związane z tym, że rzeczywiście coś nas w środku gniecie i chcemy się z tym uporać, tylko bardziej, jak ja to nazywam, z ciekawości. I często jakby wyczuwam od razu jakby intencje tej osoby, więc oczywiście można wracać, można robić kolejne czytania, natomiast wiecie, jakby to jest tak samo jak z ustawieniami hellingerowskimi, że jak kiedyś pracowałam w tym nurcie, uczyłam się też ustawień u Heiko Hinrichsa, który pracuje we Wrocławiu, którego zresztą serdecznie polecam jako osobę do ustawień we Wrocławiu. I jakby czasami, ponieważ tam miałam w związku z tym wstęp na te zajęcia bez ograniczeń, więc widziałam często osoby, które przychodziły z tym samym problemem, ustawiać się po kilka razy. Liczyły na to, że zadzieje się cud. A wiecie, jakby poprzez uzyskanie tych informacji, poprzez pracę na poziomie duszy, my jednak musimy coś zrobić później na poziomie ludzkim często, żeby jakby nie wrócić do starego schematu, tak? Więc jakby nie ma co też liczyć, że zrobimy sobie czytanie, Leśka nam wszystko poczyści i będzie zajebiście, nic nie będziemy musieli robić, bo tak to nie działa. Ale ja też wiem, że większość z was ma taką świadomość, co można, czego nie można i czemu to służy. Ja oczywiście też służę wyjaśnieniami. Teresa jeszcze pyta, czy czytanie duszy to samo, co kronik Akaszy.
I tak i nie. W sensie jakby osoby, które miały robione czytanie według metody Gabriel Orr i później trafiały do mnie, mówiły, że nie ma w ogóle porównania, że to po prostu tutaj nie ma, ja nie pracuję na zasadzie, że ktoś mnie o coś pyta, ja mu odpowiadam, znowu pytanie, odpowiedź. Ja pracuję z zamkniętymi oczami, więc to jest też ta różnica. Jest to inna technologia, pracuje się tutaj na przestrzeni serca. Jakby teoretycznie czerpie się z tego samego, no bo jakby jeżeli uznamy, że kroniki Akaszy są takim miejscem, gdzie gromadzą się doświadczenia wszystkich dusz poprzez wszystkie wcielenia, to odczyt jest, można powiedzieć, teoretycznie z tego samego miejsca. Natomiast jest zupełnie inna technologia, jest zupełnie inny sposób pracy, zarówno z jakby moja jest klientem, jak i mojej na poziomie przewodniku, więc jakby i tak i nie, tak bym powiedziała. Ja w pewnym momencie nazywałam te czytania czytaniami z kronika Kaszy, ale po prostu w którymś momencie z tego zrezygnowałam, bo mówię, to jakby sesja na kronikach różni się od tego, co ja robię, tak? Jakby mam wyraźną informację zwrotną od osób, które korzystały z takich sesji i z sesji u mnie, więc tak. No to dobra, słuchajcie, kończymy, zanim Facebook nas rozłączy. Pozdrawiam cię też, Aniu. Nie wiem, czy kwitnę, może dobrze wyglądam, ale wewnętrznie to ja nie kwitnę. Ale to już, że tak powiem, może w jakimś następnym odcinku, będzie odcinek pod tytułem Przeprowadziłam się do innej miejscowości, jestem nieszczęśliwa. No ale to już nie dzisiaj. Także słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszym live'ie. Pozdrawiam Was. W razie, gdybyście mieli jakieś pytania, po prostu piszcie na grupie. Zróbcie po prostu nowy wpis i zadajcie to pytanie. Na tym zawsze to jest większa korzyść, bo przeczytają to inne osoby, które być może też takie pytanie sobie zadają. Natomiast wiecie, często Wy zadajecie mi jakieś pytania, tam piszecie maila, czy piszecie do mnie na Messengerze, a mi jest po prostu szkoda, że nie zapytaliście o to na grupie, bo ta odpowiedź by prawdopodobnie pomogła większej ilości osób. Więc tak. Także wielkie dzięki, życzę Wam dobrej niedzieli. Dzięki, Ala. Ja zawsze mówię, że najlepsze, jakby najważniejsze jest światło, żeby dobrze wyglądać na live, to jest podstawowa rzecz. A druga rzecz, słuchajcie, że wreszcie udałam się do polskiej fryzjerki tutaj i będę już tylko do niej chodzić. Wcześniej miałam do niej za daleko, więc jestem przeszczęśliwa, bo oddanie się w ręce teneryfskiego fryzjera po prostu jest co najmniej niebezpieczne, a na pewno bardzo źle się kończy w większości przypadków. Więc polskie fryzjerki tutaj są na wagę złota i taką właśnie fryzjerkę na wagę złota udało mi się tutaj dopaść. Także tyle. Buziolki dla Was, wszystkiego dobrego. W razie czego wiecie, gdzie mnie znaleźć. U mnie na stronie www.zdrowadusza.com są informacje o sesjach, nie tylko o czytaniu, są też sesje EFT i różnego innego rodzaju. Są tam namiary na mnie, więc śmiało, jeśli ktoś czegoś potrzebuje, to niech się zgłasza, a ja Wam tego live'a Ewy udostępnię Wam link na grupie, żebyście sobie mogli popatrzeć, jeśli tematyka właśnie dusz, karmy i różnego innego rodzaju Was interesuje, a powinna, to sobie to obejrzyjcie. Buziaki, pa!